Ta wygląda na to, że wojna na górze, której świadkami jesteśmy właściwie od 2005 roku, weszła na wyższy stopień eskalacji, jeśli można tak powiedzieć. To, że weszła na wyższy stopień eskalacji, o tym świadczy nakaz zatrzymania pana Ryszarda Krauzego i rewizja, jaka została przeprowadzona w jego mieszkaniu w Gdyni. To oznacza, że premier Kaczyński podjął rękawicę, jaką rzuciła mu opozycja, a zwłaszcza dawni koalicjanci, i postanowił, że tak powiem, przejść do konfrontacji. To jest jednocześnie zasadnicza zmiana w dotychczasowym sposobie funkcjonowania Polski, bo ona wydaje się łamać najważniejszą zasadę niepisanej Konstytucji III Rzeczypospolitej, ustaloną przy okrągłym stole. Zasada ta brzmi, przypominam, my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych.